Kolejny odcinek magazynu Cała Prawda o Futbolu. Dziś porozmawiamy o czarnych odmuchów, dlatego też naszym gościem specjalnym jest trener tego klubu, pan Tomasz Rak. Witam serdecznie. Marcin Gad, witam wszystkich słuchaczy. Ostatnie wyniki lekko napawają optymizmem, ale kolorowo nie jest. Czarni na wiosnę przegrali aż 7 meczy, 2 zremisowali i 3 wygrali. Co było powodem tak słabej dyspozycji pańskiego zespołu na początku tej rundy? No, czynników było bardzo dużo. Począwszy od spadku trzeciej ligi, gdzie na pewno w głowach wszystkim to siedzi, te wysokie przegrane i nie mogliśmy się nawet podczas zimy odbudować, podczas tej przerwy. Na pewno też frekwencja zawodników, no mówię, morale spadły i z tą systematycznością różnie bywało. Nie za bardzo jestem z tego zadowolony. No myślę, że jeszcze do tego doszły kontuzje. Tydzień przed rundą rewanżową wypadło 3 zawodników i tak rozpoczęliśmy tą rundę wiosenną w nie najlepszych nastrojach. Początkowe wyniki w kratkę, więcej tych przegranych, to na pewno nie budowało. No, na szczęście nie powiedzieliśmy ostatniego słowa jeszcze i zaczęliśmy w końcu punktować, oby nie za późno. Myślał pan o dymisji po pierwszych kilku spotkaniach? Generalnie po rozmowie z zarządem, jeszcze przed wyborami nowego zarządu, podziękowałem za współpracę i byłem za opcją zatrudnienia nowego trenera. Po wyborze nowego zarządu jeden z członków przekonał mnie, żebym jeszcze jednak pociągnął ten zespół do końca sezonu. No raz, że brak możliwości zatrudnienia na tym terenie trenera z uprawnieniami, a dwa, no, ci spoza powiatu, niestety warunki finansowe pewnie są dużo wyższe. I podjąłem taką decyzję, że do końca tego sezonu, bez względu na wyniki, zostanę z drużyną. Czy spadniemy, czy się utrzymamy, to już nieważne, ale będę do końca. Nie jest tajemnicą, że w przerwie zimowej z Czarnych odszedł Michał Łoziński do LZS-u Starowice. Jak bardzo brakuje panu tego zawodnika? No zresztą no widać było, że jest to bramkoszczelny zawodnik. Pomimo też no, spadku formy, jak i całej drużyny, potrafił jednak trochę bramek strzelać i ciągnął tą grę w ofensywie. Z pewnością to jest duży ubytek. Miałem nadzieję, że jakiś zmiennik się trafi, ale no mówię, z tego terenu pozyskanie jeszcze w przerwie zimowej konkretnego zawodnika bez braku pieniędzy, no niestety nie ma takiej możliwości, a z drużyny juniorów starszych to są zawodnicy, którzy mają jeszcze trochę grania w tych juniorach i to jest melodia przeszłości, żeby zasilili nas tutaj w czwartej lidze. W tej chwili Czarni są w strefie spadkowej. Ma pan przed oczami widmo spadku do Ligi Okręgowej? Na pewno gdzieś to po głowie chodzi, że taki czarny scenariusz może być, no ale z pewnością nie ma takich do końca myśli, bo będziemy walczyć do ostatniego meczu. Tym bardziej, że teraz ostatnie 2 mecze zapunktowane, komplet oczek, trochę uśmiechy na twarzy zawodnikom się ukazały i sytuacja w tabeli też wskazuje na to, że są duże szanse. Trzeba tylko zagrać swoje, wykorzystać. W ostatnich 2 spotkaniach mogliśmy zaobserwować zmianę kapitana. Czym była ona podyktowana? No, muszę tutaj stwierdzić, że opaskę kapitańską Artek Szalong przekazał, może nie bez mojej zgody, ale
sam zastępcy kapitana, czyli Tomkowi Marcowi, po rozmowie stwierdził, że no trochę psychicznie też podupadł przez te wyniki, nie czuje się takim liderem na boisku i może taka zmiana powoduje, że zacznie punktować i wbrew pozorom to może i to też podziałało, że tą opaskę, którą przekazał przed meczem z Olesnem Tomkowi, no od tej pory te dwa mecze, któreśmy grali pod jego wodzą, są zwycięskie. W następnym spotkaniu pańska drużyna będzie mierzyła się z Pogoniem Prudnik. Kto jest faworytem? No trudno tutaj wskazać faworyta, bo zarówno Pogoń Prudnik, jak i my nie mamy jeszcze zapewnionego utrzymania i wszystko rozstrzygnie się na boisku. Jedziemy na pewno zdeterminowani z wolą zwycięstwa, podbudowani tymi dwoma zwycięstwami. Zawodnicy wracają do dyspozycji. Lepiej późno niż wcale, że tak powiem. Końcówka sezonu, ostatnie mecze i chcemy powalczyć tam na pewno 3 punkty. Dziękuję. Moim i Państwa gościem był trener Czarnych Odmuchów, pan Tomasz Rak. Dziękuję. Marcin Gad. Do usłyszenia.